Witam serdecznie na kanale Krystian Śmiałek, ze mną Arkadiusz Pan Pawłowski. SCS Sunia, siemano, cześć, co tam? Teraz masz dobry humor, śmiechać się, ale na konferencji już nie był. O właśnie, mam jeszcze kostkę Moniki. Kanał Krystian Śmiałek, bo tylko co tu się wydarzyło? No dobra, to Monika, dziękujemy za pożyczenie sprzętu. Dzięki, jesteś w porze, Monia. Co się wydarzyło na tej konferencji, bo tam było dużo kłótni, można tak nazwać? To właśnie, kurczę, nie wiem. Wiesz co, myślę, że też kłótnia to jest za duże słowo. Ja spodziewałem się, że w jakiś sposób, jako że to było takie nasze pierwsze publiczne, powiedzmy, spotkanie z Boxdelem, będzie ten temat poruszony. Nie spodziewałem się, że będzie rozpoczęty, że będzie to rozpoczynał konferencję. I rzeczywiście zeszło długo, ja już tam rozumiem, że już Starowski chciał przechodzić, znaczy pan Krzysztof Starowski oczywiście. Bardzo, bardzo lubię pracować. Zawsze się wkurzam, bo za pierwszym razem, jak byliśmy w kanale sportowym, było jakoś tak kwaśno między nami. Teraz tutaj jakoś tak kwaśno. A ja bardzo Krzyśka lubię, mega go szanuję i robi super robotę. Ale tak, wiesz co, no ja po prostu powiedziałem to, co mi leży na sercu, na wątrobie. Nie kryłem tego w żaden sposób, nic to nie jest wymyślone, nic to nie jest, wiesz, udawane, ustawione, nic to nie jest przygotowane. Ten argument strasznie mnie zbił z tropu, że tak, ja przyszedłem po prostu z bifem, miałem po prostu wypowiedź przygotowaną. No, Sylwek zapytał, więc powiedziałem, jak to widzę, jak to czuję. Tak jak powiedziałem, ja nie mam czegoś takiego, że Boxdela nie lubię, czy Boxdela w jakiś tam sposób zwalczam i tak dalej. Jest jakaś taka frustracja, która uważam, że jest uzasadniona, no bo mówię, no kurczę, wiesz co mi się też wydaje? Mi się wydaje, że to na pewnym etapie było bardziej już takie zmęczenie, bo mi jakoś tak, wiesz, ja też jestem w tym świecie influencerów troszkę z innej strony. Ja też nie jestem tym gościem, który tam się przerzuca tymi ekskrementami, tylko raczej jestem tym, który moderuje. Ale mam coś takiego, że w momencie, kiedy już tam ileś tam razy ludzie mi to podsyłali, już tam ignorowałem to raz, drugi, piąty, dziesiąty, jak już tam gdzieś widzę, że jakieś tam szpileczki i tak dalej, to postanowiłem, że wolę to po prostu powiedzieć. I ja osobiście myślałem, że będę szedł do tych aferek z myślą właśnie o wyjaśnieniu spraw, zbiciu piątki i tak dalej. No ale gdzieś tam po drodze to się rozlazło. I dlatego w sumie wyszło tak jak teraz. Nie wiem, czy to odbierać jako kłótnie. Na pewno w każdym razie jestem, jakby podtrzymuję każde słowo, które powiedziałem. Jesteś zadowolony z konwencji i sposobu, w jaki sposób wasza rozmowa się potoczyła na konferencji? Wiesz co, ciężko powiedzieć, czy jestem zadowolony. Ja nie patrzyłem na to w kategoriach zadowolenia, wiesz, bo to nie jest, ja tutaj nie przyszedłem z jakimś, wiesz, nie przyszedłem tutaj z jakimś po prostu, z jakąś misją. Ja chciałem tylko i wyłącznie uświadomić Boxdelowi, że pewne zachowania, no, są odbierane bardzo jednoznacznie, że jeżeli po prostu mówi się jedno, a robi się drugie, no to będzie to odbierane jako mówienie jednego, robienie drugiego i tak dalej. No jakby on się też do tego przyznał, jakby Boxdel, to trzeba Boxdelowi oddać. On z tym nie walczył, on nie mówił, że nie, wcale tak nie jest i tak dalej, tylko on powiedział, że tak robi i tak dalej. Ja życzę mu wszystkiego, co najlepsze. Ja wiem, że on robi milion projektów, że cały czas coś tam działa. Ja wiem, jakie to jest trudne życie, wiem, jaka to jest presja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, ja też nie mam zamiaru tego chłopaka bić tam po głowie i tak dalej. Jedyne co, no to po prostu chciałem mu to uświadomić, chciałem to powiedzieć. Jakby nie wiem, czy ludzie mu to mówią, być może mówią to za plecami, nie mówią tego w twarz, no jestem takim człowiekiem, że po prostu powiedziałem mu to w twarz. Ponownie, wszyscy jesteśmy hipokrytami. Nie powiesz mi, że nie, on mi nie powie, że nie, ja nie powiem sobie, patrząc w lustro, że nie, no ale uznałem, że powinien to wiedzieć. W pewnym momencie do waszej rozmowy, do waszej dyskusji dołączył się Wojtek Gola i ja tak odniosłem wrażenie, że było dwóch na jednego trochę w rozmowie. Jak ty to odebrałeś? No to słabe było. Właśnie jakby to jest też taki złoty zawsze koronny argument, a nie masz dystansu. Nie masz dystansu. Jakby się coś nie podoba, to nie mam dystansu? Nie, mogę mieć dystans, może mi się coś nie podobać. To była właśnie taka mierna bardzo próba takie uratowania, wyjścia z twarzą, no ale właśnie ona była mierna. Jeżeli już nie jesteśmy w stanie dyskutować na poziomie, tylko po prostu będziemy się właśnie przerzucać na zasadzie, ty jesteś, wiesz, ty się spłakałeś i tak dalej, no to w takim razie, wiesz, nie rozmawiajmy, zamknijmy po prostu, patrzmy w ścianę i nie dyskutujmy na żaden temat, nie rozmawiajmy o emocjach, o tym, jak ktoś się czuje i tak dalej, no bo każda wersja tego to będzie spłakanie się, prawda? Więc uznałem to za bardzo słabe, niepotrzebne. No i tyle w sumie, nie? Jakby nie jestem, ja nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby komukolwiek coś udowadniać. Ja po prostu chciałbym, żeby na tyle, na ile to jest możliwe w tym świecie, no który wszyscy wiemy, jaki jest, że on nie jest taki, jaki się wydaje, żeby rzeczywiście móc powiedzieć to, co się ma na myśli i tyle, nie? A jaki jest ten świat? No pełen hipokryzji, pełen pozorów,
pełen fałszywych przyjaźni, jakby opartych na zasięgach i tak dalej. Ale nie wydaje mi się, żeby tak było tylko i wyłącznie w świecie influencerów. Wydaje mi się, że ten świat jakoś tak w tym kierunku poszedł. Bardzo dużo ludzi jest interesownych, dlatego trzeba znaleźć tych, którzy mają dobre intencje, tych, którzy rzeczywiście są serdeczni i się ich trzymać. To nie jest łatwe. Bardzo często też ludzie się ze swoimi prawdziwymi agendami i intencjami kryją, więc nie ma lekko z tym. Powiedziałeś o fałszywych przyjaźniach. Czy to była szpileczka w stronę Boxdela? Uważasz, że wasza relacja, bo wy mieliście dobry kontakt, jak współpracowałeś z Fejmem? Wiesz co, nie, jakby w sensie nie, to nie była szpileczka Boxdela. W sensie ja nigdy nie uważałem, że Boxdel jest moim kolegą czy tam przedsiębiorcą, znajomym po prostu był moim znajomym jakby z... Przy okazji przełożonym w pełni. No tak, ale jakby nie powiedziałbym, że więc nie, to w żadnym wypadku nie była szpilka w Boxdela. Wydaje mi się, że ogólnie ten świat po prostu taki jest, że no jest jakaś tam interesowność, że zawsze no tam człowiek to sobie tam czy na te cyferki, czy na te cyferki w kontekście pieniędzy, czy na te cyferki w kontekście zasięgów przelicza, nie? A ty widzisz jakiekolwiek szanse mniej lub bardziej realne, że wy się pogodzicie? No myślę, że tak. Ja myślę ogólnie, jeśli do tego, bo teraz to zaproszenie znowu zostało wysunięte i tutaj oficjalnie i po już jakby odejściu sprzed kamer, więc ja do tych aferek głównie idę wyjaśnić jakieś tam zaszłości i się pogodzić. Jaki cel będzie miał Boxdel, tego nie wiem oczywiście. Już nie będziemy może męczyć, albo dobra, zapytam. Miałem nie pytać, ale zapytam. Nie uważasz, że Lexi wzięła ciebie jako trenera? Mogła kogokolwiek jeszcze z rodziny, rodzina ma dużą, ale wzięła ciebie. Czy nie uważasz, że to była szpileczka w stronę Boxdela, ponieważ wiedziała, że te konferencje będą wtedy oparte na waszych dyskusjach? Wiesz co, nie wiem jaka była motywacja w kontekście Lexi. Ja też o tym, że będzie Boxdel, nie dowiedziałem się jakby od razu na początku, więc nie wiedziałem tego. Mam osobiście nadzieję, że przy okazji kolejnego turnieju będę miał okazję wystąpić jako zawodnik, więc trzymam kciuki, żeby tak się właśnie stało. No a dzisiaj uważam, że sobie pogadaliśmy, troszkę pośmialiśmy, troszkę się ktoś spłakał. I tak to się żyje w tej Polsce. Jako zawodnik na jakiej pozycji? No proszę pana, no są dwie opcje. Jeśli idą... Gruby na bramkę? Nie, musiałeś. Nie no oczywiście, że to jest opcja numer jeden, to jest gruby na bramkę, a druga opcja, no to wysunięty napastnik oczywiście, bez jakby niczym Ronaldo, brazylijski Ronaldo, jedyny prawdziwy, nie no śmieję się, ale uwielbiam brazylijski Ronaldo, najlepszy piłkarz wszechczasów, jeżeli o mnie chodzi. I po prostu wiadomo, klasycznie wysunięty napastnik, nie wracam, nie podaję, po prostu strzelam z czuba i zostaję królem strzelców. Taki plan. Okej, to jeżeli będziesz tym wysuniętym napastnikiem, jak brazylijski Ronaldo, będziemy mogli się spodziewać fryzury na brazylijskiego Ronaldo? To dopiero po tym, jak zostanę tym królem strzelców. W innym wypadku nie uja. Ale jest to możliwe. Jeśli uda mi się, no mam nadzieję, że bramkarze będą mi schodzić z drogi, wiedząc, że będą chcieli zobaczyć Pawłowskiego w takim wydaniu. Ja bym chciał zobaczyć. Ja nie wątpię. Ale co sądzisz o dzisiejszej konferencji? Była według ciebie ciekawa? Była ciekawsza niż pierwsza konferencja? Jest to ciekawszy projekt niż pierwsza edycja, twoim zdaniem? Wiesz co, no, mi się ogólnie bardzo ten projekt MOV spodobał, więc bardzo się cieszę, że mam okazję brać w nim udział. Na razie w takiej roli mówię. Mam nadzieję, że w przyszłej... Kurczę, ja to bym najchętniej drużynę PTW sklecił. Mamy u nas... No, to by było, prawda? I myślę, że to by dopiero było podtapianie i ciągnięcie za włosy. Nie no, śmieję się, ale myślę, że tutaj nasza ekipa i żeńska, bo przecież Diana Strong i męska w składzie naprawdę przepotężnym mogłaby zrobić duży damage. Tutaj drabiny ukryte za tymi ławkami, krzesełka. Bramkarz, który po prostu będzie zasłaniał sobą całą bramkę, nie? Tak. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i widzimy się już 7, dobrze mówię, października? Tak. Jest wydarzenie w Gliwicach. Zapraszamy do oglądania. A ja przypomnę, 28 Cloud MMA 2, a 29 w Chorzowie PTW5 Gold Rush. Także... Miałem właśnie zapytać się, bo niestety nie byłem na ostatniej gali, a byłem na jednej z gali, bardzo mi się podobało. Musisz padać. Wiem, że też będziesz rozmawiał z zawodnikami, na pewno oni ci dużo ciekawych rzeczy powiedzą. No i na to liczymy. Dziękuję bardzo.